Drodzy Państwo, dzień dobry. Witam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest jedna rzecz, która określa wyjątkowość człowieka. To jest pasja. I my dziś świętujemy jubileusz szkoły, która od wielu już lat, 60 lat, 6 dekad zaszczepia pasję wśród setek, tysięcy swoich absolwentów i robi to do dzisiaj ze znakomitym skutkiem, czego wy, drodzy goście, i wy, drodzy absolwenci, jesteście tu najlepszym przykładem. Dzień dobry Państwu, 60 lat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. Patrząc na jedną i na drugą szkołę, czyli tą azotową i blachowiańską, to przecież ponad 20 tysięcy absolwentów, którzy tak naprawdę trafiali w pierwszej kolejności do zakładów, czy do zakładów blachowiańskich, czy azotowych, ale też w całej Polsce, bo przecież Police, Tarnów, Włocławek to absolwenci naszej szkoły. Są tutaj absolwenci z całej Polski, również z zagranicy, bo i ze Stanów Zjednoczonych przyjechali, więc to jest super fajne, że chcieli odwiedzić mury swojej szkoły, powspominać, no bo to jest bezcenne, to co mamy w głowie, w pamięci, to co z przeszłości i się z tym podzielić z koleżankami i z kolegami. Przygotowania, bo to jest fajnie takie połączenie różnych pokoleń, tak? Bo przecież ci obecni uczniowie też są w szkole, też będą przy tych wspomnieniach, też pomagają, więc i też widzą. To jest tak fajnie, że u siebie, jeśli oni opuszczą tą szkołę i za ileś lat będzie zjazd, to sobie przypomną, kurczę, myśmy byli przy organizacji, a teraz przyjeżdżamy tu jako absolwenci. No to jest super sprawa, ja jestem tak wzruszona i przejęta tą całą uroczystością, bo dopisuje nam przecież piękna pogoda, więc to są takie wspomnienia na żywo. To przecież jeszcze przed nami jest odsłonięcie tablicy, którą ufundowali absolwenci. To jest wspólne zdjęcie, które chcemy zrobić przed szkołą. Więc tych wspomnień dzisiaj to będzie do późnych godzin, bym powiedziała, nocnych, bo przecież jeszcze przed nami nie tylko zwiedzanie szkoły, przenoszenie się tym wehikułem czasu do minionych lat, ale to jest również bal absolwentów do białego rana, myślę. W Krakowie rozpoczynałam swoje studia. Na pierwszych takich zajęciach podeszli do mnie dwaj koledzy. Pytaliśmy się, skąd jesteś, co skończyłeś, jaką szkołę średnią. Ja mówię, no ja liceum, a oni mówią technikum. Technikum w Kędzierzynie. Wiesz, gdzie to jest? Nie, technikum w Azotach w Kędzierzynie. Wiesz, gdzie to jest? Ja mówię, oczywiście. Ja jestem sąsiadka, zresztą tak jak pani starosta, na osiedlu Azoty urodzona i mieszkam dotychczas, do dnia dzisiejszego. I to są takie wspomnienia jednego właśnie tutaj z kolegów, jest tutaj. Ja się bardzo cieszę, bo mi się od razu przypomniało, że ileś tam lat temu poznaliśmy się nie w Kędzierzynie, ale w Krakowie. I przypuszczam, że Państwo tak samo. Rozglądacie się, spotykacie się, czasami może się nawet nie poznacie, a za chwilę jak ktoś odezwie się i powie, ach, to ty jesteś, ach, to ty jesteś ta dziewczyna czy ten chłopak, z którym chodziłem do szkoły. I życzę Państwu tych wspomnień, bo to jest najfajniejsze. Bo wspomnienia są piękne, to są też nasze Państwa najlepsze czasy. Jako, że się wychowałam na osiedlu azotowym, to ta szkoła jakby żyła razem ze mną. Kiedy ja maszerowałam do szkoły podstawowej, bo nie wstydzę się swojego wieku, to szkołę 60 lat temu otwierano. Bardzo ważny element dla miasta i tak jak pan senator powiedział, dla zakładów azotowych. Dzisiaj historia zatoczyła koło. Od paru lat idziemy w kierunku kształcenia zawodowego. Szkoła, proszę państwa, powstała na gruzach obozu jenickiego, który w tym miejscu się mieści. Powstała szkoła. Połowę prawie mojej klasy do tej szkoły skierowało swoje kroki. Tam skończyło edukację na różnym poziomie, wyjechali. Szkoła ta była również kuźnią kadr wielu zakładów. Byli tutaj absolwenci, później powstał internat z Włocławka, z Tarnowa. Wiele przyjaźni z ludźmi w Kędzierzynie-Koźlu. To otoczenie, ja pamiętam. Czy ktoś z Państwa pamięta Morusa
najlepsze boisko w Kędzierzynie Morusa, sprzęt u Morusa, piłki, bieżnia, skocznia. Dzisiaj tam nie ma nic. Naprawdę na tamten czas najpiękniejsze boisko w Kędzierzynie. No później było połączenie miasta Kędzierzyna z Koźlem, powstał stadion i inne zaplecze sportowe. Byli studenci z zagranicy, ale byli i z kraju, którzy stanowili kadrę zakładów chemicznych i naszych, ale zakładów chemicznych w Polsce. Uczniowie praktykowali w zakładach, w naszych zakładach. Nauczycielami przedmiotów zawodowych byli pracownicy, kadra techniczna zakładów. I to był doskonały przykład oczekiwań zakładów od uczniów. Dzisiaj idziemy w tym kierunku i myślę, że będzie coraz lepiej, bo brakuje nam na rynku fachowców dobrze przygotowanych zawodowo. Sama teoria, która przez lata funkcjonowała, to troszeczkę mało. Ojciec pracował tu w zakładach azotowych w Kędzierzynie. No i ja troszkę byłem takim układem muzycznym, ale ojciec powiedział, że no, trzeba mieć fach w ręce i trzeba mieć konkret, a muzyką można się zająć wieczorem. Także wybrałem właśnie ten zawód i to znaczy lubiłem to majsterkowanie, bo wiadomo, ale no, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, że byłem w tej szkole właśnie, a nie gdzie indziej, bo to coś niepowtarzalnego i takie to jest miłe wspomnienie i ja w ogóle jestem w tej chwili w szoku, bo jak co zobaczę tę szkołę, ten internat, to jest, no, to jest niepowtarzalne, to było w tamtym tygodniu. Apple demonstruje komputer z interfejsem graficznym, a do sprzedaży zostaje przekazany pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych Sony. Na te czasy przypada premiera pierwszej gry Super Mario Bros. Oraz systemu operacyjnego Windows 1.0. Na zachodzie można obejrzeć w kinach Poszukiwacze Zaginionej Arki oraz Gwiezdne Wojny Imperium Kontratakuje. Władysław Kozakiewicz na olimpiadzie wykonuje swój słynny gest, a John Lennon zostaje zastrzelony.